Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj jest Biedny i zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj zagramy sobie Maokajem na topie za chwilę, co gdzie jak tylko kupmy. To i owo, standardowo. Welcome, welcome. Dobra, jak sami widzicie, jestem Maokajem na topie. Na midzie mamy Talona, Jinxa, Dekery, Bard jako support i Fizz w jungle. Przeciwko sobie Veigar, Vladimir, Yasuo, Thresh i Jinx. To co, może parę słów na temat Maokaja. Bardzo fajna postać. Mocna, ale także posiadająca jakiś tam damage. Nie duży, ale ma. I cóż mogę powiedzieć? Dużo cecaków w WE-ku. Ulti te sensowne. No i cóż, i tyle. Jeżeli gramy Maokajem na topie, robimy sobie, jak to się nazywa, raptory, bądź wiczki. Następnie cofamy się do bazy, by kupić potki. Cofamy się za pomocą tepa do wieży i tyle. Dobra, zapomniałam użyć, ale to nic. Zaczynam od E i tyle. Będę miał drugi poziom, będę miał chyba lekką przewagę nad Vladimirem. Tak mi się wydaje. Muszę mieć. Nie ma innego wyjścia. No i cóż, jestem ciekawy tego Barda. Jeżeli on stanie do 6300, ja go kupię na pewno. Bardzo mi się podoba ta postać. Ogólnie lubię supporty. Kocham Brauma, Thresha. Morgana to już w ogóle ubóstwiam. Jestem ciekaw Barda. To może być ciekawa postać. Ciekaw, sorry za powtórzenia. Dobra, tymi raptorami się zajmę na spokojnie. I tyle. Jeśli chodzi o Maokaja, maksujemy Q, W, E. Czyli standardowo. Dobra, cofamy się. Używamy typa na wieży, nie do miniona. Taka lekka uwaga. W sumie już mogę. Dobra, Vlad, chodź u typie. Wydaje mi się, że kurde, może być trudno przeciwko niemu grać. Ale pożyjemy, zobaczymy. Nie wiem czemu, bardzo niełatwo mi się laskituje creepy, gdy gra Maokajem. Nie wiem, po prostu czemu, tak i tyle. Co chcę jeszcze dodać? Często gęsto myli mi się Maokaj z Malphite'em. Kiedyś chciałem zagrać Malphite'em na topie, przez przypadek piknąłem Maokaja. Na szczęście wygrałem, ale... no ale... Fizz w jungle jest świetny, no wczoraj chyba mieliście okazję go zobaczyć. Po prostu po kurwa Ezja. First blood dla nas, no i fajnie. No ta nowa postać to za bardzo nie wiadomo jak przeciwko niemu grać. Dobra, Maokaj już aktualnie mam za mały damage. Fizz, ubie, dlaczego się cofasz? Co ty masz jakieś złe runy i grasz Fizzem w jungle? No to jest bzdura w takim wypadku, przypadku. A, dobrze, że nie zaatakowałem, ale nic mi jednak po tym. Myślałem, ale ja jestem cwany, co? No niestety, nie za bardzo. Mógłbym się bić z Vladem. Kurda, no ma tą swoją pieprzoną plamę, której się obawiam. Aha, w jungle Veigar, to może być ciekawe. Ludzie kurde teraz próbują grać im postaciami AP w jungle. Fizz jest oczywiście świetny, nie dalej zaraz za nim. Takie złe zdanie, że Fizz jest lepszy w jungle. Ale wiadomo, że kto jak potrafi grać, tak? Ale dostał w pipę, aż mu głupio. Ja zacznę tu Root of Ages, aczkolwiek chyba nie zbuduję do końca. Spirit Visage, Frozen Heart. Będę tanki, będę miał jakiś tam damage. Nie za duży, ale... ale zawsze jakiś. Dlatego nie będę pushował na wypadek, gdyby Fizz chciał mi tutaj zgangować, pomóc. Wydaje mi się, że to może być łatwy kill.
Dlatego Fiza proszę o pomoc. Wohohof, chłopak już zużył flesza. Maokai jest świetny. Jeżeli nie OP. Dobra, tego mnie, tak bym nie wziął. Double kill. What the fuck? Co on odwalił? Głupi debil. Nie wiem dlaczego nie użył plamy. Plama by go uratowała. Ale wiadomo. Dobrze dla mnie. Lepiej dla mnie. Dobra, w sumie ja się mogę cofnąć. Dokładnie, dokładnie ludzie o tym mówię. Jeżeli oglądaliście wczoraj Fiza, koniecznie polecam, zalecam, zachęcam. Poczekajcie, czekajcie. Zrobimy coś takiego. Coś takiego. Te cztery podki chyba na zapas. Trochę się obawiałem, Vlada, a chyba niepotrzebnie. Pasyw, właśnie pasyw za pomocą W. Tak naprawdę zabija przeciwników. I to nie jest tak łatwo oddać killa, jeżeli gramy Fizem. Kurde, no chciałbym go mieć. Poczekaj, na scenie. Więc, no dlatego kurde, tak Fizem się ma tyle fragów. Takie kaderatio. Okej, to co? Road of Ages, Spirit Visage, Frozen Heart, buty. Buty Merce chyba kupię. A tutaj chyba żadnego mi nie zaskituje. Nie, dobra, jest jeden. No i okej. Teraz zacznę budować Spirit Visage. Chodzi tutaj o cooldowny, o to jakiś Magic Resist przeciwko Vladimirowi. I tyle. Jakiś damage mam. Tak naprawdę tylko na początku. Później, jeżeli bym oczywiście nie zbudował Road of Ages, nie skończyłbym go przynajmniej. No to cóż, no. Obrażenia by było, ale tylko w teorii. Ja tam mam tepa, więc gdyby jakiś gang na bocie, to nie byłoby wcale takie głupie. Dobra, chłopak jest tutaj plamą. Nie ucieknie, więc to już R użyje. No Vlad chyba doszedł jak do wniosku, że warto używać speli na mnie, żeby się leczyć, czy coś takiego. Ajajaj, gdyby tak jakoś Jinx przeżyła. Szkoda, że tu nie ma Warda, tak? No tutaj użyję TP, nic nie po tym. Chłopaki się po prostu cofną. I przeżyją. I oczywiście, jeżeli używacie W na przeciwniku, to koniecznie musicie tak stanąć lekko za nim, jeżeli tu, no powiedzmy. Kurde, trudno to wytłumaczyć. Może jak użyję, to wam pokażę, o co mi chodzi. Tak będzie najlepiej. Najrozsądniej. Aczkolwiek teraz puszuję, to raczej nie będzie tak easy. Oczywiście tutaj użyłem, po prostu obawiałem się, że wieża zacznie mi bić. I tyle. What the fuck? Zaprawdę ciekawe. Skoro Vlad kurde przegrywa tego topa, powinien zacząć używać tepa, żeby jakoś gangować bota przede wszystkim, bo to może być double kill, wiadomo. Mi da już niekoniecznie. Maokai bardzo trudno się puszuje. No mam mały damage, naprawdę mały. Więc raczej tej wieży bym nie popchnął. A Vladimir może zdobyłby asystę. A ja może nawet i dwa kille. Kurde, tak teraz nie użyję tego wujku. Bo kończę chcę wam pokazać, o co mi chodzi. Chętnie bym zszedł z linii, cofnął się, coś kupił fajnego. Ale chyba tego nie zrobię, no bo skoro go tutaj tak gwałcę. Nie wiem dlaczego on się rzuca.
Być może słyszycie, zostało wykryte zagrożenie. Niestety po aktualizacji LoLa coś jak mi wyskakuje. Mam nadzieję, że LoL nie ma żadnych tam wirusów, bo bym był naprawdę niezadowolony. Trochę wkurwiające, nie? Oczywiście, jeżeli nie słyszycie, to bardzo dobrze, ale nie wydaje mi się, żebyście tego nie słyszeli. Killing spree fizz, no fajnie, fajnie. Dawaj, 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 jakie stuny, coś, ja wiem, że masz. Ale Jinx mnie tak naprawdę interesowałoby. Aha. No i fajnie. Ja bym się właśnie skupił na smoku. Ja nie mam many, ale to jest kurde, dwójka gracza, oni sobie na spokojnie poradzą. Zrobimy coś takiego. I coś takiego. Dobra. Nie mam miejsca niestety na potki, jeśli chodzi o manę, ale okej, okay, ale okej. Okay. No i tutaj właśnie widzieliście, kurde, użyłem W. Następnie kawałek się cofnąłem, żeby za pomocą Q przeciwnika cofnąć. Nie wiem, zawsze te kurde na monitorze kilka milimetrów. No, ale przeciwnik ma jednak kawałek dalej, tak? Żeby się uratować. Fizz bardzo chętnie. Tylko nie wiem, czy tu czasem nie ma wardów. Muszą być wardy, bo tak to on by się raczej nie cofnął. Chyba, że chłopak tak bardzo się mnie boi. Ale nie wydaje mi się mimo wszystko. Tam na bocie coś się dzieje, co się wyprawia. Ok, ja tutaj będę fryzował linię. A przynajmniej będę się starał, tak? No niestety. I do what I can to do. Nie, tutaj, w niego! Co ty robisz? Gdzie ty celujesz, ubie? Kurde, ten Vlad... Właśnie, ale tak czy jak Vlad mądrze gra. Jeżeli wie, że ze mną przegra, jeżeli wie, że może dostać w dupę, to gra defensywnie, tak? Nie wychyla się, on po prostu sobie będzie zasektował na spokojnie. I tak to mniej więcej wygląda. A nie tak jak niektórzy raz przegrają, raz giną, przepraszam, na topie. I on dalej rżnie do przodu jak jakiś taki głupi koń, który ma klapki na oczach. Tak pamiętam kiedyś do mnie mówił trener. Ha. A zaskituje dobrze. Zobaczcie. Fajnie, naprawdę fajnie gra mimo wszystko. O, ten flash, po co ten flash, żebym ci nie zabił? Nie było takiej możliwości. Może chyba jednak zmięsa, nie fajnie gra. Biegnij, robaczku, za nim, biegnij. Bo to sadzonka tak się nazywa. Sapling toss, nie, kurde, boję się mojego tłumaczenia. A powiedzmy tak, że sadzonka i tyle. Dobra, to co? Chyba tak tutaj mogę sobie dłużej trochę postać. Nie będę dajwował, kurde, mana by mi się wyjebała w kosmos. I dupa blada. Chociaż może i bym mógł. Ale obawiałem się, szczerze powiedziawszy.
Nie widziałem potrzeby dive'owania. Maka jest twardym zawodnikiem. Ale mimo wszystko, wiecie. A, dobra, tego już nie wezmę. Okej, to co, ja się cofnę, bo tej wieży teraz za dużo jest robię, no. Tym bardziej, że stać już mnie na Spirit Visage. Dobra, to jednak cztery podki sobie jeszcze zostawię. I tyle. A tutaj jest Yasuo. Będzie po bardzie, wydaje mi się. Ale Yasuo może zabić Jinx. Nie, nie ten Yasuo. A jednak, dobra. Zmieniam zdanie. No, idź, Maokai, nie wstydź się. Dobra, wyluzujcie, jeżeli Talon rasy podział SS. Przy takiej przewadze to nie ma raczej większego znaczenia, co innego, jeżeli... Co innego, jeżeli byśmy dostawali w dupę, no to to jest inna postać rzeczy. Tych sadzonek warto także używać do wardowania sobie, tak? Jeżeli nie mam wardów czy coś, sadzonka jest do tego świetna. A, szmaciarz. Nie no, Maokai to jest po prostu poezja, poezja. Jeśli chodzi o... O Jezus, Yasuo, będzie bolało. Nie będzie bolało. Wylat powinien we mnie od razu wpaść, we dwójkę. Ja nie miałem multi, więc... im to dużo by naprawdę dało. No nie, ludzie, nie fidujcie Veigara. A, chciałem użyć tepa, ale nie było sensu. Właśnie, jeżeli macie kurde tepa, musicie się rozglądać, co się dzieje na mapie. To jest taka podstawa. Informować swoich kompanów, kiedy będziecie mieć tepa. Jaki cooldown posiadacie. Nową samonerkę. No, chciałem go złapać. A, tutaj też nic bym nie zrobił, a zapewne bym zginął razem z Talonem. A, dobra. Nie, nie bij jeszcze, teraz uderz. Ja niestety nie mam many. I trochę się boję, że ktoś mi wyskoczy. Dobra, kolejny smog dla nas. O Jezu, to mi on ma tak mało HP. Okej, mogę na legalu się cofnąć. Co ten Fizz wyprawia? Dobra, zrobimy coś takiego. Coś takiego. Brakuje mi 200 golda, no ale nic. I te cztery poty, no. W ogóle ani jednej jeszcze nie musiałem użyć. Co oczywiście mnie cieszy, jakby nie było. Nawet napiszmy SS, a co mi tam? Fizz, zginiesz, chyba że nie masz cooldownów. Ło, ledwo chłopaczek przeżył. A jednak nie przeżył. O, nie tędy ma, okej. A nie, dobra, okej. Myślę, że Yasuo dalej będzie gonił Talona. To jest wart, więc ewentualnie.
to mogę przytankować. A, chyba że on mi każe, żebym zbił tą wieżę. Dobra, uda mi się. Na spokojnie. Nie, no Talon, ale zostaw mi tą farbę. Ja cię tylko pró... A, da, dobra. Okej, dziecko się podaj. Dobra, więc cóż, to by było na tyle. Sorry, że tak krótko, no ale sami widzicie, jak to więcej działa. I... Maokai, potężna postać na topa. Co chciałbym dodać? Co ja bym zbudował? Bo to też może być dla was ciekawe. Wydaje mi się, że kupiłbym buty Merce, ze względu na to, że tam był także Veigar. Spirit Wizard już miałem, Frozen Herta. Rodowage, żebym skończył. To są już 4 itemy. Piątym itemem byłby... Warmog, jeżeli dobrze wymawiam, Warmog. Item, który daje 1000 HP i tak dalej, i tak dalej. Być może kolejnym to byłaby taka lodowa rękawica. Kurde, ja się tutaj nie pamiętam, jak to się nazywa po angielsku. Iceborne chyba coś tam, ale nie jestem pewien. I tak by to mniej więcej chyba wyglądało. Być może bym jeszcze z tą rękawicą pokombinował, kupując coś innego. Ale nie wyda mi się. Dobrze, dziecko, więc cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój komentarz, jak i ten gameplay wam się podobał. Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcji, a zatem trzymajcie się. Do usłyszenia. Hejos!